Serduszka. Teraz opowiem Wysoce, kto dostaje demencji starczej. No, demencji starczej, kto dostaje? To złe osoby dostają demencji. Nie czułe, nie czułe. Bardzo nietroskliwe osoby, bardzo nietroskliwe. Co sobie olewały wszystko, Wysoce, i wszystkich co olewały. Szorstkość czują. Emocjonalną szorstkość, że im się ust nie chce otworzyć, ruszyć ręką i tak dalej. Bo to jest problem, bo to jest problem. Tak się taki ten ciach amigdałowaty ich wynagradzają. No, buźka, buźka. To tylko te nietroskliwe osoby Wysoce dostają ten. Ale to jest Wysoce 80% ludzi Wysoce. 80% ludzi jest Wysoce nietroskliwa, jest histerykami, a 20% ma dopiero te owłosione szlaty piersiowe. No, jak się jesteś troskliwy, to nie jesteś obojętny w stosunku do drugiego, nie jesteś oschły. I szorstkości nie czujesz. No to są oschłe osoby Wysoce. No i demencje starczą, dostałem te osoby. Demencje starczą. No tak to wygląda, tak to wygląda. No nie inaczej, nie inaczej. No czy coś jeszcze na ten temat bym chciał ci powiedzieć? To wszystko, wystarczy być czułym, czułym człowiekiem i nie masz problemu takiego Wysoce, że ten. Demencję starczą dostaniesz. Czyli Wysoce nieporadność intelektualną. Nieporadność intelektualną. Bo nie chce się Wysoce ruszyć ustami, a co dopiero policzyć dwa, dodać dwa. No. No, przy niej Wysoce też towarzyszą Wysoce takie emocje przy demencji, jak srogości, bo byli sadystami Wysoce. Nietroskliwymi osobami, jak srogości bystrości i ten, i z domieszką bystrości ten, przerażeń, niepokoi, z domieszką przerażeń, niepokoi. No to jeszcze oprócz szorstkości, ale główną emocją, na której się zaczynają, to jest szorstkość.